ponad 2000 lat temu, w czasach Kleopatry, królowej królowych, Egipcjanie mówili tak. Kat, 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 kat. Język ten jest bardzo trudny do zrozumienia. Dlatego obejrzą Państwo film dubbingowany na język polski. Ponieważ w owych czasach technika nie była tak rozwinięta jak dziś, zdarza się, że ruch warg niedokładnie odpowiada wypowiadanym słowom. I tak po tym ciekawym i pouczającym wstępie mamy zaszczyt przedstawić Państwu wielki dramat, fresk historyczny. Asterix i Kleopatra. Według pomysłu René Gościnnego i Alberta Uderzo. Muzyka Gerard Calvi. W wersji polskiej udział biorą Asterix Ryszard Nawrocki, Obelix Jan Prochyra, Panoramix Henryk Łapiński, Kleopatra Krystyna Kozanecka, Cezar Włodzimierz Pres oraz Andrzej Gawroński, Jan Janga Tomaszewski, Jacek Czyż, Jerzy Dominik, Wojciech Machnicki, Edward Dargiewicz, Jerzy Mazur, Wojciech Paszkowski, Zbigniew Suszyński i inni.
mogę tego znieść, Cezarze. Dlaczego ja, królowa królowych, miałabym pokornie wysłuchać władcy barbarzyńców? Właśnie tak, mój kraj okupują barbarzyńcy. Ale dlatego, że pozwoliłam na to. Pewnego dnia może się to okazać dla mnie pożyteczne. A jeśli chodzi o Rzymian, pozwól sobie to powiedzieć. A nawet gdybyś mi nie pozwolił, i tak mnie nic nie powstrzyma od mówienia. Ja, królowa królowych, mówię ci, że Rzymianie są zwykłymi barbarzyńcami i nie mają pojęcia, jak budować monumentalne budowle, które przetrwałyby dla potomnych. Mogę sobie już wyobrazić Rzym jako miasto pokryte ruinami, do którego przyjeżdżają inni barbarzyńcy, aby je zwiedzać i przy okazji pośmiać się. A moje budowle przetrwają wieki bez najmniejszego uszczerbku. I ty, Juliuszu, masz odwagę powiedzieć, że nie jesteśmy zdolni budować? Śmiać mi się chce, choć na Ozyrysa. Wcale mi nie do śmiechu, gdy mnie tak obrażasz. Każdy inny zawarłby już znajomość z moimi świętymi krokodylami. Nie znieważa się bezkarnie królowej królowych. A dla was, Rzymian, dobre wychowanie się nie liczy. Musisz mnie wysłuchać. Posądzenie, że my, Egipcjanie, potomkowie wielkich faraonów, nie umiemy budować, jest po prostu obrzydliwe, żałosne, absurdalne i zwyczajnie głupie. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, królowo. Egipt chyli się ku upadkowi. Mój naród zbudował piramidy, latarnie Faros, świątynie obeliski. To było dawno temu, Kleopatra. Dosyć! Udowodnię ci, że Egipt nie chyli się ku upadkowi. Założę się, że w ciągu 3 miesięcy tu w Aleksandrii stanie wspaniały pałac! Zgadzam się. Jeśli wygrasz, przyznam, że twój naród jest równie wielki jak mój. Jest czerwiąca, ale ciągle kręci nosem. Skądinąd uroczym. Numerobisie? Wezwałam cię, bo jesteś najlepszym architektem w Aleksandrii. Wprawdzie nie wiem dlaczego. Twoje domy rozpadają się, a ludzie, którzy tam mieszkają, złorzeczą na nie. O pani, przyznaję, że w zasadzie moja specjalność to piramidy. Milcz! Masz 3 miesiące, żeby się poprawić. Zbudujesz tu w Aleksandrii wspaniały pałac dla Juliusza Cezara. 3 miesiące? Jeśli ci się uda, obsypię cię złotem. Jeśli nie, każę rzucić cię krokodylom. Odejdź! Wybudować w 3 miesiące. Żeby tego dokonać, trzeba umieć czarować. Czarownik! Jestem uratowany. Znam człowieka, jakiego mi trzeba. Chcę go nauczyć nosić menhiry. A może lepiej nakryj do stołu? Przyjacielu, gdzie znajdę druida Panoramiksa? Na drzewie, zbiera jeniołę. Panoramiksie! Co za miła niespodzianka! Mój drogi przyjacielu, tak się cieszę, że cię widzę. Ciekawe, czego on chce. Przedstawiam wam Numerobisa, architekta z Aleksandrii. Ja, no cóż, muszę zbudować pałac dla Cezara i to w ciągu 3 miesięcy. W przeciwnym razie Kleopatra rzuci mnie krokodylom na pożarcie. Czy krokodyle są jadalne, Asteryksie? Cii, ani słowa. Jeśli mi nie pomożesz, nie dokonam tego. Uspokój się, Numerobisie. Pojadę z tobą do Egiptu. I my też na Teutotesa! Na Ozyrysa, mówicie poważnie? Będziemy mieli piękną podróż, Idefiksie. Chyba go nie weźmiesz. A dlaczego nie, panie Asteriksie? Bo jest za mały na taką podróż, panie Obeliksie. A teraz idź pakować bagaże. Ja jestem tylko do roboty, czarny robol. Nie mam nic do gadania.
przyjacielem. Bądźcie na zgodni i niech niebo nie spadnie wam na głowę. Przygotowałem pieśń z okazji odjazdu. O nie! Ignoranci! To ja zrobiłem hał-hał. Nie mam prawa robić hał-hał? Ach ty spryciarzu, wyjmij Idefixa z worka. Możemy odsumować tu, Merefisie. Stawiać szagle! W Egipcie będziemy walczyć z wieloma trudnościami. A w czasie podróży możemy natknąć się na piratów. Nie boimy się piratów, prawda, Obeliksie? Jasne. O! Statek z prawej burty! Piraci! Piraci! Idziemy! A więc dzieci, tylko bez nerwów. Atakujemy, mordujemy, patroszymy, zatapiamy i nic nie zostawiamy. Zaczynamy jak zwykle. Gdy krzyknę, do abordażu! Do abordażu! Jak to do abordażu? Tak, Asterixie. Ale to chcą jeszcze jeden na górze. Nie. Jak to do abordażu? Zwyczajnie, rutyna i tyle. I tak, po długiej i spokojnej podróży, bez jakichkolwiek wydarzeń godnych uwagi, pewnej nocy statek zbliżył się do brzegów Egiptu. Co to za światło na horyzoncie? To wieża na wyspie Faros. Jej światło prowadzi okręty. Jutro będziemy w Aleksandrii. Wieża, która prowadzi statki. Ci Egipcjanie mają źle w głowie.
Kąpiel dla Kleopatry! Kąpiel dla Kleopatry! Kąpiel dla Kleopatry! Oto kąpiel Kleopatry, w mleku tylko kąpie się. Wyjść skórę całkiem gładką, śnieżno-białą itp. Mydło dla Kleopatry! Mydło dla Kleopatry! Mydło dla Kleopatry! Lew Kleopatry! Oto lew jest Kleopatry, każdy jego boi się. Jak widzicie, okaz rzadki, groźne kły ma, no i tp. Numerobis prosi o audiencję. Niech wejdzie. O, królowo, oto moi przyjaciele galowie, potężny czarodziej i dwaj waleczni wojownicy pomogą w moim przedsięwzięciu. Zgoda, ale śpieszcie się, nie zostało nam wiele czasu. Jeśli wam się uda, obsypię was wszystkich złotem. Jeśli nie, wszyscy traficie do krokodyli. A propos... Chcę cię uprzedzić, że twój rywal Amon Bofis bardzo ci zazdrości, że zostałeś wybrany. Sądzę, że z przyjemnością ujrzy, jak kończysz swoją wspaniałą karierę u... krokodyli? Tak jest. A teraz idźcie. Ale charakterek, choć nosek piękny. Bardzo piękny. Zaprowadzę was do siebie. To moje dzieło. To także moje. To również jest moje. A to było kiedyś moje. To jest mój dom. Domyśliłbym się. Znowu się zacięły drzwi. Ach, ta wilgoć. Pozwól, że ci pomogę. Nie, Obeliksie! Nie gniewaj się na niego, to drewno jest za suche. Czujcie się jak u siebie. Thank you.
Tutaj pracuję. Panie architekt Amon Bofis chce się z tobą widzieć. Mój rywal, proś. Przystąpmy do rzeczy. Zbudujmy razem pałac Cezara. Jeśli nam się uda, podzielimy się złotem. Jeśli nie, będziesz musiał sam pójść do krokodyli. W zupełności wystarczy, jak zjedzą jednego. Po co zaraz aż dwóch? Odmawiam! Jesteś kłamcą i człowiekiem antypatycznym. Opuść mój dom! Pożałujesz tego. Skończysz u krokodyli, durniu! Zaprowadzę was na budowę. Dobrze, chętnie zobaczymy, jak się u was pracuje. Idę fiksie! Przerwa obiadowa. Zobaczmy plany pałacu. A co oni robią? Pracują w godzinach nadliczbowych. Oto plany. Sam je kreśliłem. Poznaję twoją rękę. Przyjaciele, nie dajcie się wyzyskiwać przez tego marnego architekta. Bije mocno i marnie płaci. Rzućcie pracę. Powstańcie przeciwko podłemu wyzyskiwaczowi. Porzućcie go. Zrajkujcie. Idźcie do domu. Panie, robotnicy przekazali mi, że odmawiają powrotu do pracy. Ktoś ich podburzył przeciwko mnie. Ale kto? Właśnie. To bez wątpienia Amon Bofis, twój rywal. A jednak zawsze o mnie myśli. Zależy mu, żeby krokodyle miały smaczny posiłek. Zupełnie nie rozumiem. Dlaczego? No wiesz, przecież to święte krokodyle, dlatego. Ci architekci całkiem zwariowani. Zobaczymy, co się dzieje. Nie idę do pracy, jestem zmęczony. Nie będziemy pracować w takich warunkach. Praca jest za ciężka. Tak. Nie chcą pracować. Cóż, praca jest za ciężka. Asteriksie, rozpal porządny ogień pod kotłem. Nie,
Nie, ty nie. Ty jako dziecko wpadłeś do kotła. Zrobimy teraz niewielki pokaz, Asteryksie. Prawdziwy cud! Oczywiście! Zawołaj swoich ludzi. Dam każdemu robotnikowi porcję magicznego napoju. Nie! Zostanie spełniony. A Mon Bofis przesyła ci złoto, żeby kamienie nie dotarły na miejsce przeznaczenia. Zgoda na Ozyrysa. Wywalić kamienie do rzeki! Sprawka Amon Bofisa. Bez kamieni nie ma pałacu. Bez pałacu są krokodyle. Spokojnie, poszukamy kamieni. Wrócimy najszybciej, jak się da. Tak, zostało nam niewiele czasu, żeby dokończyć budowę. Ci cudzoziemcy nie mogą powrócić z tej podróży. Liczę na ciebie, Turnewisie. Zapewniam cię, że nie powrócą, panie. Wolno, za wolno. Niech się przybliżą do brzegu. Połączymy statki linami. Nareszcie, trochę ruchu. Na tę Gadesa. Ten chłopak stale mnie zadziwia.
ojczyzny. O, apetyt przychodzi w miarę jedzenia. Piwo dla Asterixa. Sobie dobrze podniesz, to się czujesz wtedy dobrze. Kiedy dobrze zjesz, wtedy dobrze wiesz, że na pewno chcesz pospać. Kiedy człowiek głoduje, to się wtedy źle czuje, bo dokucza głód i martwiejny chód, czyli słabość nóg proste. Dzik dla Obelixa. Jemy, aby żyć, czasami po to by tyć. I o tym jest nasza pieśń, by dużo pić oraz jeść. Kiedy sobie dobrze podjesz, to się czujesz wtedy dobrze. I nie słuchaj bzdur, kiedy jakiś gmur mówi tobie coś innego. Dbajcie, mówię wam o brzuchy, łako, 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 czuchy. Gdy dokucza głód, to masz chwiejny chód oraz szumi coś w puchu. Kości dla Idefixa. Niosę je, bo tego chcą. Niosę je tą drogą złą. Przy okazji o tym wiem, że wnet potknę się. Zjadłeś już chyba za stół, gdy widzę twój tłusty brzuch. To jestem słaba, gdy widzę droma właśnie takiego jak ty. Leo, gołąbku, ty mój, ty jesteś jak kiełbasy zbój. Niczym pyszny kęs, najpiękniejsza zmysł, cudny z ciebie jest kotlet. Mogę ciągle jeść mięso. Żywot nasz sitnie, żarłok wpada w trans. My nie mamy szans, my nie mamy szans istnieć. Pewnie umrze wnet z głodu, bo to w garbach dwóch wodę. Aby nie żyć, o wędrówkach śnić, musi wodę pić z garbów. Ależ skąd? Mam tylko jeden garb. Jestem dromaderem, a nie baktrianem. Co za straszna ignorancja. Aby zdrowo żyć, powiedz, nie chorować nic, powiedz. Życie ma swój sens, wokół tyle mięs, pomyśla, że więc dobrze. W żarcie może być w tłuszczu, odrobinę w nim tłuszczu. Sił dodaje tłuszcz, wrzucę coś na ruszcz. Na niej grozi głód i już. Jutro pójdziemy obejrzeć Sfinksa i piramidy. To warto zwiedzić. I co wy na to? Oto Sfinks. Idefix, wróć! Idefix, słyszysz? Idefix, chodź tutaj. Daj im spokój, piesku. Z góry jest piękny widok. Czekaj tu, Idefixie. Obelixie! Ojej!
się tutaj. Chodźmy. Piramidy. Najmniejszy menhir jest więcej wart. Ciekaw jestem, czy można je zwiedzać. Ależ tak! Jestem najlepszym przewodnikiem w okolicy i mogę oprowadzić szlachetnych zagranicznych turystów po piramidach. Skorzystamy z największą przyjemnością. Proszę za mną. To nie jest wycieczka dla małych piesków. Zaczekaj tutaj. Jeśli będziesz grzeczny, dostaniesz piękną kość. Te piramidy są fascynujące. Z oczu, szlachetni cudzoziemcy! Bez mnie nigdy nie wyjdziecie żywi z tego labiryntu! Wchodźcie! Proszę! W tej sali na ścianach znajdują się wspaniałe hieroglify! Nigdy stąd nie wyjdziecie, cudzoziemcy! Ten grobowiec będzie waszym grobem! Te płaskorzeźby są bardzo ciekawe. Tak, ale najpierw trzeba znaleźć wyjście, a potem podziwiać. Gdyby to były menhiry, nic by się nie stało. Zważywszy na okoliczności, Obeliksie, po raz pierwszy. Dam ci się napić odrobinę magicznego napoju. Naprawdę? Dostanę trochę magicznego napoju. Dostanę trochę magicznego napoju. La la la, la la la, la la la. Bardzo się cieszę, że przyszedłem zobaczyć piramidy. Obeliksie, najpierw ty. Czy mogę dostać jeszcze trochę? I co? Idziemy? Ten labirynt jest bardzo ciekawy. Spróbujmy jeszcze tędy. Czy mógłbym dostać jeszcze trochę? Nie, Obeliksie, nie. To niesprawiedliwe. To była tylko kropelka na skosztowanie. Bardzo niesprawiedliwe. Obawiam się, że ten przewodnik miał rację. Chyba nigdy nie wyjdziemy stąd żywi. Martwię się o numerobisa. Bez nas nigdy nie skończy tego pałacu. A ja się martwię o mojego biednego Idefixa. Idefix! Idefix odszukał nas węchem, a teraz znajdzie drogę i wyprowadzi nas stąd. Dostaniesz dwie duże kości. Do
dostaniesz mnóstwo dużych kości. Czasami myślę, że rozumie wszystko, co do niego mówię. Za przewodnikiem! No cud! Jesteście czarownikami! Cud! Oni są czarownikami! Udało im się wyjść z piramidy! Ci Galowie to prawdziwi czarownicy. Ale na szczęście nie zdążyli jeszcze dotrzeć do Aleksandrii. Muszą przepłynąć Nil. Musimy ich powstrzymać! Mam ludzi, jakich potrzebujesz, panie. To niezwyciężeni piraci, którzy stracili okręt podobno z powodu złego manewrowania. Przyprowadź ich do mnie. Oto oni, panie! Dam ci statek. Wyruszysz w podróż wzdłuż Nilu. Napotkasz tam statki wiozące kamienie na budowę pałacu. Jeśli te statki nie dopłyną do Aleksandrii, dostaniesz złoto. Dużo złota. Napadnij na nich, wyrżnij ich, wypatrosz ich, wykończ ich. Jednym słowem, załatw ich. Po cichu. Zwyczajnie, o ty na i tyle! Ależ ta przejażdżka jest monotonna. Nudzę się, Asteriksie! Wydaje mi się, Obeliksie, że niedługo będziemy mieli niezłą zabawę. Przed nami statki wiozące kamienie! Spokojnie, dzieci! Tylko bez nerwów! O! Tam jest pełno galów! Pełno galów! Galów? Cała w tył! I ratuj się, kto może! Obeliksie, mój drogi, będziesz mógł się rozerwać! Przed tobą są piraci! Piraci? O, jak dobrze, jak dobrze! Hej! Zaczekajcie na mnie! Szybciej! Jeszcze szybciej! O! Za późno! No, myślę, że możemy płynąć dalej, prawda, Obeliksie? Hej! Co jest? Nie jem tego. No tak, cóż, jeszcze jeden zły manewr. Tak, ci Galowie zaczynają mnie naprawdę denerwować. Skoro tak, mam pewien pomysł. Przerażający pomysł. Czy to dobry pomysł, panie? Jasne, wyśmienity. Chodź ze mną. Gdzie ten przepis? O, chyba tu jest. O, cjanek na słodko. Tak! Tort z jadem brzmi... Nieźle! A goniec arszenikowy. Klasyczne! Babeczki cyjankowe. Wspaniale! Tak, tak. A więc do roboty. O tak! Rzuć do garnka parafinę. Połącz szybko ze strychniną. Żrącą teraz dodaj ciecz. Nie zastąpić cieczy pieprz. Albo dajmy porcję dwie. Jeszcze dolać węża jad, aby każdy torcik zjadł i dosypać dużą sierść. Mam tu wpływ i żabią pięść! A nie! Arszeniku
szklanki ćwierć, jak wymaga tego śmierć. I narkotyk przyda się, chwiejne nogi będą dwie. O, już sam zapach działa. I skijanek jeszcze sok, bardzo stęchły, bo stał rok. Kleju dodam porcję trzy. No daj w proszku szczyptę krwi. Nie. A nie? Chyba wszystko zgadza się. Myszy, szczury, kobry dwie. Po deserku co tu kryć? Nie da się już dalej żyć. O, owoców to już oni nie zjedzą. Jeszcze dodam tak dla żartu. Trzy pijawki chyba warto. Wleję trutkę też na pchły. Ja zabiję także wsi. Nie! Kok! Ja mam zawsze dobre pomysły. Podarunek dla ciebie, królowo. Wynieść! Trzej galowie ofiarują ten tort królowej królowych. To miłe z ich strony. Podziękuj im w imieniu Kleopatry. Mój smakoszu, zawołać mojego smakosza. Już idę, już idę, już idę. Spróbuj, proszę. Spróbować z przyjemnością, królowo. Ojej, 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 ach, przyjacielu, wróciliście nareszcie. Przywozimy dość kamieni, żeby dokończyć budowę pałacu. Galowie, w imieniu królowej aresztuję was. Słuchajcie, przyłożyć im? Nie, Obeliksie, uspokój się. Chodźmy raczej zobaczyć, co się stało. Ojej, 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 ojej. Galowie, chcieliście mnie podstępnie otruć tym tortem. Tortem? Jakim tortem? Wrzucić ich do lochu, zanim postanowię o ich losie. Nie ma chwili do stracenia. Wypijmy to antidotum i chodźmy stąd. Ten napój zabezpieczy nas przed działaniem trucizny. Właśnie podajemy aperitivy naszym świętym krokodylom. Odsunąć się! Wychodzimy! Wejść. Straż! Zabierzcie tych ludzi! O, galowie! Przybyliście z daleka pełni nienawiści! Pokażę wam, jak godnie potrafi umierać królowa! Pokażę wam, jak wielka jest moja odwaga! Jestem gotowa! Ozry się! Nie! O, jak ona pięknie gra! Nie, uspokój się, pani! Chcemy tylko wiedzieć, co nam zarzucasz! Co zarzucam? To! Tort wygląda bardzo ładnie! Obeliksie, poszukaj łopatki do tortu. Czy mogę? Podziel tort na trzy części. Trzy części, słyszałeś? No co, są trzy części. Łakomciu. Naprawdę, tort był pyszny, królowo. Kto miał jakieś wątpliwości? Zapytaj mojego smakosza! Ojej, 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 ojej. Zobaczymy.
Wydaje mi się, że to tylko drobna niedyspozycja żołądkowa. Ola, ojej, ojej, ojej. Już mi lepiej. Jestem głodny. Byłam niesprawiedliwa, Galowie. Zwracam wam wolność. Idźcie! Ktoś chciał się nas pozbyć. Tak, ale kto? Amon Bofis, rywal numer Obisa. Bez wątpienia. A gdybyśmy go tak odwiedzili? To samo chciałem zaproponować. Którędy do Amon Bofisa? Do Amon Bofisa tędy. Wypijmy za nasze zwycięstwo, Turnewisie. Nadszedł czas, że możemy świętować. Ponieważ chciałeś pracować z numerobisem, damy ci taką możliwość. Numerobisie, budowa pałacu postępuje szybko. Skończysz w terminie. Kleopatra będzie zadowolona. Bardzo dobrze. Budowa pałacu dobiega końca i wszystko wskazuje, że wygram zakład, Juliuszu. Jestem zachwycony, królowo. Wprost oczarowany. Stracę twarz przed Kleopatrą. A przecież powiedziano mi, że jej architekt jest do niczego. Dzieją się rzeczy, których nie rozumiem. Wezwać mojego szpiega! Jestem tutaj, panie, tutaj. Zbliż się! Zobacz, co się dzieje na budowie numerobisa. Chcę wiedzieć, czemu praca posuwa się tak szybko. Zrobi się. Trzej galowie? Stary druid, mały spryciarz i gruby osiłek. Panoramix, Asterix, Obelix. Ci trzej galowie są zdolni do wszelkich cudów. Trzeba działać. Zawołać moich egipskich najemników. I to szybko. Abyście się przedostali na budowę numerobisa, ale żeby was nikt nie widział. Tam przewrócicie kocioł z magicznym napojem i porwiecie starego druida. Jeśli wam się to uda, dostaniecie worek złota. Wykonać! Najowisza! Wykonamy! O Cezarze! Na Ozyrysa!
zajmę się kotłem, a wy dwaj załatwicie tego starucha. Zrozumiałem, bracie. Zgoda, bracie. Jeśli ten napój ma takie właściwości, jak mówią, może wcale nie będę musiał dzielić się z nimi złotem. Czego chcecie? Nie mam żadnych uczuć rodzinnych. Hej! Patrzcie! Kim jesteście? Gdzie jest Panoramix? Mówcie! Wysłał nas Juliusz Cezar, żeby porwać druida. Ale nasz starszy brat nas wykorzystał, żeby zagarnąć zapłatę tylko dla siebie. Bez magicznego napoju i bez Panoramixa jesteśmy zgubieni. Krokodyle czekają. Jeszcze nie. Obeliksie, idź do Cezara, uwolnij druida. Dobra, Asteriksie. Defis, powierzam ci pilnowanie budowy. Bądź czujny. Powrócił jeden z najemników, Cezarze. Niech wejdzie. Zadanie wykonane, o Cezarze. Dobrze przysłużyłeś się Cezarowi, najemniku. Oto obiecana zapłata. Zamknąć natychmiast tego starca w najwyższej wieży pałacowego więzienia. Jestem najprzemiechlejszy, jestem najbogatszy, jestem... O! Gdzie nasz druid? Cezar zamknął go w wieży pałacowego więzienia, ale proszę, nie bijcie mnie! Idziemy, Obeliksie. Tak, Asteriksie. To nasz starszy brat. Chodź, bracie. Junior i ja chcemy ci coś powiedzieć. Tak. Mam nadzieję, że odnajdziemy naszego kochanego staruszka. Pewnie. Wszystkie więzienia są podobne. Tak samo łatwo się wchodzi, jak i wychodzi. Stać! Nie wolno wchodzić! Ależ tak, wolno! Pozwolisz, Obeliksie? Przepraszam! Asterix! Obelix! Odsunąć się! Wychodzimy! Nie, nie wychodzimy. Ależ tak, wychodzimy. Idziecie, wchodzą i wychodzą. Z więzienia? Ci galowie poznają, jak straszliwy może być gniew Cezara na Merkurego. Jutro, kiedy tylko się obudzą, spotka ich mała, zabawna niespodzianka. Ale... Plac budowy jest pusty. Robotnicy nie stawili się do pracy. Co się dzieje? Co się znowu dzieje? W imieniu Cezara naszły nas wieści, że na tej budowie ukrywają się dysydenci z Galii. Rozkazuję im natychmiast się poddać. W przeciwnym razie zaatakujemy. Na Jowisza! Jesteśmy tu z woli Kleopatry! Nie odejdziemy, póki praca nie zostanie ukończona! Na Teutatesa! Pożałujecie tego! Na Merkurego! Co zrobimy na Osirisa? Co? Zbudujemy umocnienia na Belenusa! Masz rację! Na Belisama!
Czy nie moglibyśmy odejść? Na przykład? Proszę, jemu to dobrze, tylko gada. Wracają! La 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 la. Czy świat obiecywał. Do ataku! Też coś zgubiał. Bez kawałów. Skoro tak się stało, trzeba ich zbombardować! Nie lubię takich niespodzianek. Ognia! Oj, mój pałac! Zniszczę mój pałac! Trzeba zawiadomić Kleopatrę. Tylko ona może przekonać Cezara, żeby zaprzestał walki. Świetny pomysł. Napiszę list do królowej. A Idefix zaniesie wiadomość. Idefix? Ależ on jest za mały. Idefix nie jest za mały. Obeliksie, nie bądź uparty. Idefix nie może zanieść listu. A właśnie, że tak. Pan Asterix wie lepiej. A może pan Asterix chce tu rządzić? Wiesz, co ci powie pan Asterix? Nie! A co mi powie pan Asterix? Oto wiadomość. Ale jak ją dostarczyć Kleopatrze? Jesteśmy oblężeni. Zapytaj lepiej pana Asterixa. On wie wszystko. Daj spokój, Obeliksie. Nie gniewaj się. Ja tylko żartowałem. Widzisz, piesku? Idefix zaniesie wiadomość, a ja zaniosę Idefixa. Alarm! Jeden z oblężonych chce się wydostać! Wyszedł tak, jak stał. Nie wyszedł, a przeleciał. O galowie, przybyliście tu pełni nienawiści. Pokażę wam, jak godnie potrafi umierać królowa. Pokażę wam! Nie o to chodzi. Mój piesek przyniósł ci wiadomość. O, jaki milutki! Przynieście kość dla tego pieska. Tak być nie może na Ozyrysa.
Juliusz Cezar oszukuje. Idź, Galu, zajmę się tym. Alarm! Jeden z oblężonych chce wrócić! No i proszę, Obeliksie. I Devix świetnie wypełnił swoje zadanie. Widzisz? Kto miał rację? Oby Kleopatra szybko zadziałała. Rzymskie machiny wojenne zrujnują doszczętnie mój pałac. Cezarze, jeśli nawet nie uda nam się schwytać Galów, efekt będzie taki sam. Pałac zostanie zburzony. Bardzo dobrze. Owe Cezar, ktoś chce się z tobą widzieć, panie. Tam. O królowo, co za szczęście! Dosyć! Kiedy się dowiedziałam, co się dzieje, wybiegłam z pałacu tak, jak stałam. Nie miałam nawet czasu się przebrać. Gdy się robi zakład, to się nie oszukuje. Miałam prawo wezwać Galów i udowodnić, że mój naród jest zdolny budować piękne pałace. I proszę, żeby Rzymianie zostawili robotników w spokoju. I to jeszcze nie wszystko. Pozwól, że ci dobra, powiem, mój panie. W porządku, przepraszam. No widzisz? No. Wracamy do domu. No i co robimy, o Cezarze? Zwijamy oblężenie, durniu! Dzięki Idewiksowi. A teraz do roboty! I praca znów ruszyła. Robotnicy pracowali ze wszystkich sił, bo nie zapominajmy, że jeśli numerobis nie dotrzyma terminu, zostanie rzucony krokodylom na pożarcie. To dawny zwyczaj, nieco już zapomniany w naszych czasach. I wreszcie któregoś pięknego poranka... O królowo, pałac jest gotowy! Dotrzymałeś słowa, numerobisie. Kleopatra dotrzyma swego. Na Ozyrysa. Obsypcie go złotem. Czoło przed twoim zwycięstwem. Tobie przypada zaszczyt przecięcia wstęgi. Byliście nadzwyczajni, Galowie, i zyskaliście prawo do mojej wdzięczności. Każę was odwieźć do Gali moją królewską galerą. Przyjmijcie teraz podziękowania od Kleopatry. Nie ma za co, Kleopatro. Żegnamy cię. Powiedz mi proszę, czy na twoim statku są dziki? Obeliksie! No co? Ciągle na mnie warczy i warczy. Ta królewska galera jest bardzo ładna, ale jak nie ma tam dzików, to nie ma się z czego cieszyć. Wszyscy jedzą, wszyscy piją, wszyscy są zadowoleni. Wszyscy świętują szczęśliwe zakończenie tej przygody. Wszyscy piją, wszyscy jedzą, wszyscy... No, prawie wszyscy.
wiosną wspaniała galera Kleopatry zbliżyła się do wybrzeży Galii. I cała wioska entuzjastycznie powitała swoich bohaterów na zwyczajowym bankiecie. To wszystko zrobił Idefix! A ten nosek, moi drodzy, co za nosek! Wersja polska, Masterfilm. Reżyser Miriam Aleksandrowicz, dialogi Stanisława Dziedziczak, dźwięk Ewa Kwapińska, montaż Ryszard Lenartowicz, teksty piosenek Ryszard Skalski, kierownik muzyczny Eugeniusz Majchrzak, kierownik produkcji Andrzej Oleksiak.